Ready. 3, 2, 1, tak. No to co, nagrywamy? Okej, okay, o edukacji. Na poważnie? Nie, no co ty, po naszemu. Dawid Łasiński. Maciej Danieluk. Radio Belfer. Witamy Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Radio Belfer na wyjeździe. Dawid Łasiński. Maciej Danieluk, a my jesteśmy teraz w lobby hotelu, w którym spędzamy urocze ferie zimowe. Tak. Więc jeżeli macie ochotę pooglądać obrazki, chociaż nie jest tutaj już tak ciekawie, to zapraszamy Was do obejrzenia wideo tego podcastu. A jeżeli chcecie tylko posłuchać naszej rozmowy, to oczywiście możecie sobie ją odsłuchać. Jeżeli chcecie komentować, to pamiętajcie, komentujcie pod spodem, jeśli znajdziecie tam miejsce, bo nie wiem, gdzie to będzie jeszcze opublikowane. A piszcie tematem, do nas, piszcie, mówcie do... Wysyłajcie gołębie pocztowe. Komentujcie, tak. Tak, przede wszystkim gołębie pocztowe, słuchajcie. To jest coś, co uwielbiamy najbardziej dla zostawać. A dzisiejszym tematem będzie co? Nauczyciel przyszłości. Jak powinna wyglądać nasza praca? Kim powinniśmy być? Aha. I właściwie jaka jest wizja naszego zawodu? Ja powiem w ten sposób. Jeśli ktoś jeszcze myśli, że nauczyciel pracuje 18 godzin w tygodniu, to jest naprawdę w wielkim błędzie. Pracujesz tak. 18 godzin? Nie, 11. 11. Lekcyjny. Nie, nie, jakby generalnie, żeby rozumiem, o co ci chodzi, żebyśmy nadążali, to nie chodzi o to, tak. Żebyśmy tylko spędzali czas przy tablicy, za który jesteśmy rozliczani, ale rzeczywiście nadążanie zabiera więcej czasu niż samo prowadzenie lekcji. Dokładnie. Słuchajcie, nie wiem, kto sądzi, że jako informatyk przychodzę i przez ostatnie 14 lat klepię na lekcji dokładnie to samo, to znaczy obrazki w Paincie. To nie tak. Zmieniają się systemy, zmienia się podstawa programowa, zmienia się kontekst, zmienia się nasza rzeczywistość, zmieniamy się my. Dużo więcej czasu zajmuje nam chyba przygotowanie się do lekcji, jeżeli to mają być lekcje ciekawe, jeżeli to mają być lekcje przyszłości, niż tak naprawdę bycie w klasie i prowadzenie zajęć, realizacja tych pomysłów, które gdzieś tam wejdą w nas. Mam rację, czy nie? Główną kamerę mamy tam. Jakbyś chciał mówić do Państwa, dobrze. To tam... Tu też, to też wiesz, ja będę montował. Okej, dobra. Masz rację. Wydaje mi się, że też, żeby lekcje były lekcjami przyszłości, o których marzą rodzice naszych uczniów. Nie do końca wiem, czy uczniowie, raczej to jest takie marzenie rodziców naszych uczniów, żeby to była szkoła i lekcje przyszłości, o której mówiliśmy trochę ostatnio, to wymaga też zmiany podejścia nauczyciela do lekcji. Oczywiście wszystko robimy w ramach systemu, w którym jesteśmy, więc to już w poprzednim odcinku mówiliśmy o tym systemie i szkole przyszłości, więc sobie możecie posłuchać. Ale chcemy go rozsadzić od środka. No może nie, że chcemy, po prostu to się musi wydarzyć, bo jakby sami się, moim zdaniem, my się dusimy w tym systemie, w którym jesteśmy i wiemy dobrze, że on nie nadąża. Ale teraz porozmawiamy sobie właśnie o tym, kto ten system tak naprawdę tworzy, bo kiedyś Dorota Czech-Czerniak, fajnie, pewnie to było przez kogoś tam gdzieś podane dalej, ale mi się podobało, jak była rozmowa gdzieś w komentarzach, czym jest system i ona fajnie pisała, system to my. I to mi zostało w głowie, bo tak naprawdę właśnie to nauczyciele decydują o tym, jak tą lekcję prowadzą. I myśląc o byciu nauczycielem przyszłości, ja od jakiegoś czasu jakby wierzę w jedną rzecz, że nauczyciel powinien być naprawdę osobą wysoce przedsiębiorczą i dopiero jak nauczymy się przedsiębiorczości, szeroko pojętej, tu nie chodzi tylko i wyłącznie o pieniądze, które można zarobić czy gdzieś tam dostać, ale chodzi o umiejętność dobrego zaprezentowania swojego bycia ekspertem. Bo to jest tak, że my często nie mamy poczucia, że my naprawdę potrafimy wiele rzeczy i w takim tym kompleksie bycia nauczycielem, szczególnie w ostatnich latach, takim napędzonym bardzo mocno, tkwimy i mamy poczucie bezwartościowości naszej pracy. Znaczy, wiesz co, mam wrażenie, że do tego trzeba dołożyć jeszcze jedną rzecz, żeby zrozumieć taki szerszy kontekst. Z jednej strony mamy rodziców, wymagania, które są nam stawiane, czy nawet pretensje, jakie są kierowane do nauczyciela. Z drugiej strony mamy całą administrację, biurokrację, to co musimy, to co nam funduje ministerstwo, to co nam funduje ustawodawca. I teraz tak, jeżeli realizuję to, co mi każe robić ustawodawca, przychodzą rodzice, mówią nie. Mówią, weź tam niektórzy tego... Rodzice tak, mówią, niektórzy, nie wszyscy, nie wszyscy. Ale są też rodzice, którzy przychodzą, nie, bo to. Z drugiej strony, jeżeli zaczynasz słuchać rodziców, czy tam fragmentu tej części rodziców, no to przychodzi dyrektor, który ci mówi nie, bo i tutaj... Niektórzy teraz... dyrektorzy. Tak, niektórzy dyrektorzy. Nie wszyscy, nie uogólniamy, ale są takowi. No i w tym momencie tak naprawdę można by powiedzieć między młotem a kowadłem i jeszcze ty chcesz zrealizować coś, co będzie się podobało uczniom, co twoim zdaniem daje im wiedzę. Więc jaki tak naprawdę powinien być system, jacy powinni być nauczyciele, żeby... Wiesz co, nauczyciel powinien być poszukujący i powinien dać sobie prawo do błędu, bo im dłużej pracuję, tym częściej daję sobie prawo do tego, że to, co wymyślę, będzie nieudane.
No. I to powoduje, że nie boję się eksperymentować. I wielokrotnie zdarzało mi się, że sposób opowiadania o chemii nie trafiał do uczniów. Wydawało mi się, że był niesamowicie piękny, jeżeli go sobie wymyśliłem, a wyszło kiepsko. I wyszło kiepsko z różnych powodów. Czasami po prostu nie trafiłem na tą klasę z tą opowieścią. Czasami ona nie trafiła na dobry dzień tak, dla mnie. Godzina lekcji. Więc to jest też ciekawe. Nie, to jest też właśnie bardzo ciekawe. Wchodzisz do klasy, nie wiem, no w twoim wypadku pierwszej A i okazuje się, że porażka. Wchodzisz do klasy pierwszej B i okazuje się, że okej. Okay. Ja mam bardzo często tak na przykład w podstawówce, że jak mam na przykład trzy klasy A, B, C, wchodzę do pierwszej klasy, widzę, że to nie chwyciło, w drugiej klasie zaczynam modyfikować, widzę, że już jest lepiej, a dopiero w klasie trzeciej, tej C, realizuję to, co tak naprawdę miało być w A. I potem za tydzień muszę nadganiać jakby, nie? Czyli w tej A jakby dołożyć, nie? Ja mam jeszcze taką refleksję z pierwszej w ogóle swojej lekcji, jak zacząłem, bo ja zacząłem akurat w dość komfortowych warunkach, to znaczy dyrektor załatwił mi pracownię komputerową, były komputery, projektory, cuda nie widy, technikum informatyczne. No i wchodzę, pierwsza moja w ogóle lekcja gdzieś tam, ja nie jestem z wykształcenia pedagogiem, robiłem kursy pedagogiczne. Widać. W tym momencie wchodzę, odpalam prezentację, którą przygotowałem. Stary, po godzinie wiedziałem, że mogę to wziąć, wrzucić do kibelka, pociągnąć, wyrzucić to wszystko, co przez wakacje przygotowałem. Tak, bo nie dokładnie, tego. Przygotowałem i tak naprawdę przyjść na następną lekcję i powiedzieć tak, kasujcie to i jedziemy od nowa. Także to jest na pewno jedna rzecz. Ja patrząc na nauczyciela przyszłości, powiem ci, spoglądam coraz bardziej, bo mam adeptkę, która już lada moment zacznie stać przed tablicą. Nie wiem, czy będzie sięgać kredyt, czy nie. Nie wiem, czy ode mnie, od Ewy, od ciebie, od tych wszystkich nauczycieli, których spotkała nieformalnie, będzie coś wyciągać. Ale bardzo bym sobie chciał, żeby bardzo mocno się zmieniło kształcenie nauczycieli. Mam takie marzenie, gdzieś też przegadane w jakichś różnych tysiącach rozmów z różnymi ludźmi, żeby zrobić na przykład studia trzyletnie, gdzie są to studia nie z dwutygodniowymi praktykami, ale powiedzmy te trzyletnie studia, gdzie jest ta wiedza teoretyczna, jak to robić, w jaki sposób, tak dalej, po czym dać im 2 lata na to, żeby pracowali w szkole. Byli tymi stażystami, odbywali praktyki. Dopiero przez te 2 lata tej pracy, praktyki w szkole, pisali na przykład pracę magisterską, tak? Uczyli się od tych nauczycieli, którzy stoją przy tablicy, zdobywali praktykę i powiedzmy już takim ostatecznym egzaminem, sprawdzianem powinna być nie tak jak w tej chwili nauczyciel, wiesz, siada, nie wszyscy, nie ogólniajmy, siada i pisze opinię o nauczycielu, tym stażyście, ale siada sobie rada pedagogiczna, wychodzi ten młody nauczyciel, przedstawia jakąś tam prezentację, faktycznie to, czego się dowiedział, co on uważa, podsumował to jakąś refleksją, co on uważa, że wyszło mu, co mu nie wychodziło, co mu sprawiło trudność i na końcu gdzieś jakimś takim oczywiście w optymalnych warunkach byłoby dopuszczenie do zawodu. Jakiś taki, wiesz, rada pedagogiczna gdzieś podejmuje tą dyskusję i faktycznie stwierdza, bo są młodzi ludzie, ja miałem też praktykantów jakiś tam, gdzieś mi się zdarzyli, że uważam, że oni w ogóle nie powinni trafić do szkoły, tak? Ale też miałem z kolei praktykantów, którzy na dzień dobry przychodzili i oni nie wiedzieli, gdzie są. Oni byli tak zieloni, że nie wiedzieli, jak sprawdzić, powiedzmy, obecność w dzienniku. A po tych 2 tygodniach, potem następny rok, następny, gdzieś tam się rozkręcili. Więc uważam, że najpierw by chyba trzeba pomyśleć w ogóle o kształceniu, żeby wybierać ludzi do zawodu, żeby do zawodu trafiali ludzie, którzy faktycznie chcą to robić, bo nie czarujmy się, można mówić, co się chce. Na zawód nauczyciela uważam, że mimo wszystko ma w sobie coś z misyjności, tak? Nie może być takiej sytuacji, że największym osiągnięciem nauczyciela jest to, że 20 lat temu przyjęli go do szkoły. Tak, znaczy nauczyciele przyszłości na pewno powinni myśleć o przyszłości, a nie o tym, że już za chwilę emerytura, więc myślę, że kształcenie tego nauczyciela... Oj, ty. No nie mówię o tobie, bo to za chwilę to jeszcze brakuje, ale myślę, że właśnie kształcenie nauczycieli jest taką istotną sprawą, ale jednocześnie też motywacja nauczycieli do tego, żeby ciągle się rozwijali, żebyśmy my nie pracowali na... żeby ten cały system, wiesz, jakby awansu zawodowego był trochę inaczej zbudowany jednak,
ale nie mam pomysłu jak. Jakby to jest trochę takie gdybanie. Jednak jedną ważną rzeczą, którą chciałbym też dodać od siebie, jest to, czy twoim zdaniem nauczyciel przyszłości powinien być w klasie autorytetem? Jest co? Pytanie, czym jest autorytet? Dla mnie autorytet jest budowany. Wiem nawet dzisiaj, w tej chwili, że dla części swoich techników informatyków jestem autorytetem, ale nawet nie dzisiaj. W trakcie, jak były lekcje, to bardzo dużo czasu było poświęcone na budowanie relacji. Na to, żeby być uważnym, na to, żeby ich słuchać, na to, żeby im odpowiadać. I w ten sposób budujesz autorytet. Wiedza to jest jedno. Musisz mieć wiedzę jako wiedzę, żeby coś przekazać. Drugie to jest kwestia po prostu tego, jak to robisz, w jaki sposób to pokazujesz. I bardzo ważna rzecz, której ja także się musiałem uczyć. Zwłaszcza jak chłopaki robiły sobie, nie tylko chłopaki, ale głównie chłopacy, robili sobie jaja i próbowali mnie zagiąć. Umieć przyznać się do błędu, umieć powiedzieć nie wiem, sprawdzę, a czasami wręcz uczyć się z nimi. Dobra, no okej, nie wiem, nie znam się, to jest jakaś nowa technologia, akurat to nie jest w moim zainteresowaniu, nie interesowałem się tym nigdy aż tak dogłębnie, znam to po łebkach, zgłąb ten temat, powiedz innym, pokaż innym i wyciągać to z tego ucznia, co jest najlepsze, czyli tak naprawdę bardzo mocno musisz mieć rozbudowaną tą sferę miękką, tak? Tych wszystkich umiejętności miękkich. Uczeń lubi być pochwalony, niekoniecznie oceną. To może być na zasadzie, wiesz co, nie spodziewałem się tego na przykład po sobie. I kiedyś chłopak mi powiedział, ja mówię, stary, mówię, świetnie, mówię, nie spodziewałem się, mówię, że może cię to zainteresować, nie? Mówię, super, żeś to odpowiedział. I chłopaczek mówi do mnie w 5. klasie, wie pan co? A pan jest pierwszy, który mnie pochwalił. I tak dotarło to do mnie dopiero wieczorem, siedząc gdzieś w domu. Jak były prowadzone lekcje? Pomijam ocenę. Jak były prowadzone lekcje, że on akurat to odnotował. To znaczy moja żona mnie od razu spłyciła, nie? Bo powiedziała, wiesz co, on się zrobił trochę w jajo. No i być może zrobił mnie w jajo, ale ta uważność, umiejętność zbudowania relacji powoduje, że po 10 latach, w zeszłym roku miałem wakacje, właśnie latem miałem spotkanie z uczniami, 10 lat od skończenia technikum i oni mówią, wie pan co, to było to, to było to. I to jest chyba, że tak powiem też, cecha, którą powinien mieć jakiś nauczyciel w przyszłości. Okej, w tej chwili się zaczną gdzieś tam komentarze, bo mało zarabiamy, bo jeździmy po szkołach, tak dalej, ale może właśnie powinniśmy sami to zmienić, nie uważasz? Nie powinno to być tak, że skoro narzekamy, że nauczyciel musi jeździć do 3 szkół, bo tam, nie wiem, chemię na przykład w podstawówce brakuje. Tak, brakuje i on musi zaliczyć 3 szkoły, to nie jest pełnoprawny członek Rady Pedagogicznej Szkoły, bo on się nawet nie identyfikuje z tą szkołą, tak? No to w tym momencie należałoby pomyśleć, jak to zrobić, żeby go przywiązać do tej szkoły, żeby on się poczuł, żeby robić coś więcej. No, zakładając, że będzie to szkoła przyszłości, w której będzie ten nauczyciel w przyszłości pracował, może ten problem powinien zacząć być podnoszony, pokazywany i mówiony, żeby tak naprawdę zrozumieć, że nikt nie chce zrobić krzywdy uczniowi. Jak ja mu stawiam 1, to nie dlatego, że miałem zły dzień, na przejściu dla pieszych prawie ktoś mi wpadł pod koła, tak? Tylko, że faktycznie on się nie przygotował, ale też nauczyciel powinien zrozumieć, dlaczego ten uczeń się do tego nie przygotował. Co jest powodem tego, że on na przykład nie lubi matematyki? Co jest powodem, że on nie lubi chemii? Dlaczego on nie lubi mojego przedmiotu na przykład? No tak, myślę, jakby idea dobrego nauczyciela jest taka, że on przede wszystkim chce pracować z uczniami, a nie ich straszyć. Nie? Jakby przede wszystkim nauczyciel przyszłości nie powinien operować strachem, tylko zrozumieniem drugiej strony, co nie jest łatwe. Być może jak szkoła się zmieni, będzie nam łatwiej opanować to, bo ty masz ten komfort czasem pracy właśnie z mniejszą grupą uczniów przez dłuższy czas. Tak. A ja znowu mówię jako ten nauczyciel, który dostaje masę uczniów na krótką chwilę i ta indywidualizacja jest naprawdę legendą. Jakby to nie da się porównać na przykład pracy matematyka, polonisty czy informatyka do właśnie nie da pracy... się porównać, jak masz 30 właśnie. Uczniów,
na lekcji chemii, a ja mam połowę tych uczniów na informatyce. I częściej jeszcze w tygodniu. Tak, więc no, ja mam jedną godzinę. No dobra, okej, no to masz tyle samo co ja. Ale ogólnie pamiętajcie, że mówiąc też o tym nauczyciel przyszłości, każdy z nas będzie trochę patrzył na to z perspektywy przedmiotu, którego doświadczał przez tyle lat, kiedy pracuje w szkole. Więc tu my też bierzmy to pod uwagę, że słowo nauczyciel jest bardzo szeroko pojętym spektrum. I tutaj zbieramy tutaj bardzo dużo osób i doświadczeń pracy z uczniami. Podoba mi się to, co powiedziałeś, że na autorytet nauczyciela trzeba sobie rzeczywiście zapracować, ale mam wrażenie, że uczeń podąża za tym, kogo lubi i kogo uważa za wartościowego człowieka. Tak, ale i za tym, kto szuka, bo jak szukasz sam, no tak, to uczeń to wyczuwa. Tak, nawet jeżeli właśnie nie wiem, powiem, za tydzień sprawdzę, zrobię, zaczynasz się bawić tą nauką razem z nim. Mhm. Zawsze mi się wydawało, że nauczyciel to powinna być pierwsza osoba do klasy, która wchodzi i lubi się uczyć. O, jak nauczyciel lubi się uczyć, to uczeń będzie się z nim też lubił czegoś uczyć, czegokolwiek, ale będzie czuł, że jest wokół osoby, która nie czyta z zeszytu. Niestety nadal tacy nauczyciele bywają i to psuje tą opinię. Jeżeli byłbym rodzicem, który trafia w całej szkole, na którego dziecko trafia na właśnie takiego nauczyciela, to być może patrzyłbym z perspektywy tej edukacji tylko przez tego jednego nauczyciela. To jest też błąd wielu rodziców, bo myślą o tym, że szkoła źle uczy, bo tylko jeden z nauczycieli odstaje od reszty, a uczeń, wracając do domu, czyli dziecko, będzie opowiadało o tym nauczycielu, nie zwracając uwagi na to, ile inni robią dobrych rzeczy, żeby jemu na lekcji było dobrze. Tak jest zazwyczaj. Dlatego uwaga, co jest istotne, powinniśmy jako nauczyciele przyszłości, jeżeli pracujemy, nauczyć się komunikować o tym, ile pracy wkładamy w naszą pracę, bo wtedy dopiero ci, którzy czytają o tej naszej pracy na szkolnych Facebookach, czy gdziekolwiek na innych mediach, które będziemy tworzyli, żeby to nie był raport, że dzisiaj w naszej szkole to się odbyło, tylko żeby nauczyciel we własnym imieniu znalazł tą przestrzeń na budowanie marki osobistej wewnątrz danej szkoły. Ja już nie mówię o markach osobistych w internecie, tak jak na przykład Maciej Danieluk ma rozpoznawalną markę trenera Google'a. I teraz wyobraźcie sobie, że nie każdy z nas nauczycieli ma takie kompetencje, ale wewnątrz korytarza szkolnego każdy z nas jest rozpoznawalny z imienia i nazwiska. Wiesz i co? Na zewnątrz powinien dokładnie to robić. Przerwę ci, bo budowanie marki i rozpoznawalność. Budowaniem marki duża część nauczycieli sądzi, że to jest na zasadzie takiej, że o, nam jest łatwo przed kamerami. Słuchajcie, tam siedzą Anglicy, chyba patrzą na nas, co robimy i zastanawiają się bardzo głęboko, lansujemy się. Ale z drugiej strony bardzo ważna rzecz, którą często powtarzam mojej żonie, też pani nauczycielce. Wychodzisz na to 45 minut nieszczęśliwe, stajesz przed widownią i tam się sprzedajesz swoją wiedzę. A z drugiej strony wyjście na konferencję, mówienie do kamery, stworzenie jakiegoś materiału edukacyjnego, opowiedzenie rodzicom sprawia nam trudność. Więc jeżeli budować markę, to wykorzystać te doświadczenia, które masz z lekcji. To znaczy, to jest też właśnie umiejętnie, że tak powiem, przełożyć to, co robimy w klasie, na to, co musimy też pokazać, powiedzieć rodzicom. Bo często jest, nie wiem, mam takie wrażenie, że czasami z tymi rodzicami to jest po prostu tak, że robimy już takie głębokie... co ja mam tłumaczyć? Najlepiej powiedziała któraś gdzieś na jakiejś konferencji, która jest nauczycielek, mówi, że miała kiedyś taką sytuację. Przyszedł rodzic i mówi, niech pani tam nie robi tego, tamtego czy owego, bo ja wiem, co dla mojego dziecka jest najlepsze. Tak, a ona odpowiedziała mu wtedy, ale ja wiem, co dla tej grupy dzieci jest najlepsze i muszę to uwzględnić. Więc chyba jest właśnie to. Więc nauczyciel przyszłości, jeżeli wy macie też jakąś wizję bycia nauczycielem przyszłości albo jesteście nauczycielem przyszłości, napiszcie w komentarzu, jak to według was może wyglądać teraz, bo ci nauczyciele przyszłości nas już otaczają. To nie jest tak, że szkoła mówi się... Niektórzy już nawet szykują się do emerytury. Że szkoła to jest model pruski. W tym pruskim modelu są nauczyciele przyszłości z kosmosu, którzy robią naprawdę niesamowite rzeczy. Moglibyśmy teraz wymieniać imiona, nazwiska, projekty. Nie starczyłoby odcinka. Zajmuje się być może w innym odcinku, ale jak wyszperacie, na pewno znacie takich nauczycieli, którzy robią takie niesamowite rzeczy. I teraz myślę, że kluczową rzeczą jest to, że sami nauczyciele, my powinniśmy sobie zaprojektować, zadać sobie pytanie, jak chcemy być widziani przez naszych klientów, uczniów, rodziców, dyrektora, koleżanki z pokoju nauczycielskiego, kolegów w tym naszym gronie. Dlatego, że jeżeli my sobie zwizualizujemy tą naszą personę nauczyciela i będziemy do niej dążyli, to jednocześnie będziemy taką lekcję tworzyli, bo chcemy być spójni w tej swojej wizji samego siebie, a po drugie musimy na zewnątrz też to pokazywać, co oznacza, że z czasem to spowoduje, że te 5-10 lat
ten etos bycia nauczyciela znowu wróci na swoje miejsce, tak, bo zaczniemy dokładnie komunikować, jak bardzo ważną rolę mamy dla tego, żebyśmy mieli dobrych lekarzy, dobrych ekspertów w różnych dziedzinach, dobrych księgowych, wszystkich. Bo idea nauczyciela jest tylko taka, żeby ktoś nie zraził się naszą pracą do uczenia się, bo uczenie się przez całe życie jest kluczem do tego, żeby sobie ludzie radzili w świecie sztucznej inteligencji, w świecie, który nas będzie dopiero otaczał, którego nie jesteśmy w stanie nawet przewidzieć, bo jesteśmy, mamy za małe i za wąskie mózgi. Nie wiemy, jakie zawody kształcimy tak naprawdę. Więc ta elastyczność poznawcza to jest to, co, z czym uczeń się powinien spotkać właśnie w szkole, żeby nauczyciel nigdy nie ograniczał jego ciekawości, o czym mówiliśmy już wcześniej, w poprzednim odcinku. Więc myślę, że nie będziemy tutaj przedłużali. Po prostu zadajcie sobie pytanie, co musicie zmienić w swojej pracy, żeby stać się nauczycielami w przyszłości według swojego przepisu. Bo tak, nie będzie jednego przepisu. I kto z was, albo może kto w waszym pokoju jest takim nauczycielem przyszłości, który tak naprawdę pracuje już dzisiaj? Bo wielu z nas za 15 lat w tym horyzoncie czasowym będzie nadal pracować w szkole i będzie tą szkołę zmieniać. Tak jak ona będzie musiała się zmieniać. A zmieniać się będzie na pewno. Musi się zmieniać. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia, do usłyszenia. Czekamy na wasze komentarze. Hej. Cześć. Marty, mamy to nagrane. Chyba to na taśmach.